jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No dla nas bardzo ciężkie spotkanie, bo drużyna z Zamonia postawiła bardzo trudne warunki. Chcieliśmy utrzymać tą serię trzech zwycięskich spotkań, no nie udało się w końcówce, straciliśmy bramkę. Ale to była konsekwencja naszej gry, nieodpowiedzialnej gry. Drużyna z Zamonia konsekwentnie, odpowiedzialnie do samego końca i to im się opłaciło. Nagroda była to strzelenie tej bramki w końcowych minutach spotkania. My cóż, jesteśmy w trudnej sytuacji, dużo jest kontuzji, kartek, także staramy się to w jakiś sposób dograć i zobaczymy, co będzie dalej. Panie trenerze, jakby pan ocenił to dzisiaj szalone spotkanie zakończone zwycięstwem przez pana zespół? No, myślę, że jest się z czego cieszyć, ponieważ wygraliśmy w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jobka. Myślę, że mecz bardzo fajny do oglądania, dużo sytuacji. My mieliśmy swoje, Orzeł miał swoje, ale wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania byliśmy drużyną troszeczkę lepszą o tą jedną bramkę. I myślę, że wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Panie trenerze, też duże pochwały do pana zespołu, bo graliście praktycznie właśnie przez drugą połowę w dziesiątkę i ostatecznie udało wam się w ostatnich minutach tą zwycięską bramkę zdobyć. Tak, ja w szatni powtarzałem chłopakom, że jest nas w tej chwili niezbyt dużo, ale charakter trzeba pokazać i myślę, że już mecz w Grójcu pokazał, że ten zespół naprawdę potrafi grać w piłkę i ten dołek, który mieliśmy, to już jest, mam nadzieję, poza nami. Remis na wyjeździe u wicelidera. Dzisiaj ogrywamy drużynę z czołówki, można powiedzieć, w 10. Mam nadzieję, że ta forma zwyżkowa będzie trwała jak najdłużej.